Czy ktoś słyszał o francuskiej górce w Pozerżu? Nie? A o dębie Napoleona? To posłuchajcie. Bronisław Frąckiewicz, Dąb Napoleona. W Sztenbachu, na dworze Szpekuwiusa, same kłopoty. Już drugi rok z rzędu nieurodzaj, a służba, która właśnie kończy młócenie zboża w stodole, trzepie więcej plew niż ziarna. Padło też wiele owiec od siana z podmokłych łąk, które w kopicach zakwitało suchym grzybem, niosącym choroby. I krowy kaszlą w oborach. Nawet stary Wilhelm, co sypia w końskich żłobach, opuścił swoje legowisko, bo konie przestały chuchać, tylko chrapią, podnosząc łby do góry. Dobrze, że w porę naściągano chrustu, rozgrzewa on izbę i daje nadzieję na skromne, ale ciepłe jadło, bo niczego bardziej nie boi się lud mazurski jak głodu, potem złego powietrza i wojen. O wojnie mówi się jednak nieustannie. Jeszcze latem widziano śmigających konnych w kolorowych przyodziewkach i kaszkietach, tak pięknych, że niejedna dziewczyna, zapominając o lęku i przestrodze starszych, zerkała za węgła na urokliwych jeźdźców. Teraz też mróz trzeszczy, w konarach im maluje szyby, a zaspy sięgają strzech, mówi się po chatach o wojnie i wojsku, które zapadając się w kopkim śniegu, sunie w stronę swojego kraju, gdzie słońce świeci na okrągło. Zziemnięci, głodni i źli zrywają skoble z pichlerzy, wyciągają resztki zboża, zabierają konie, a nawet do kuferków zajrzą i kożuch z kołka zdejmą. Takie wojsko może wywołać wyłącznie strach i głęboką urazę. Dlatego rygle na bramie wjazdowej do sztenbachowego obejścia zakładano skoro zmrok. I oto któregoś wieczora, bez gwiazd i księżyca, rozległo się ujadanie spuszczonych z łańcuchów psów. Po chwili łomot w bramie poderwał wszystkich mieszkańców dworu. Nawet pan Szpekowius stanął na ganku, osłaniając ręką płomień świecy. Otworzyć bramę, rozkazał. Nie uchroni ona przed nieproszonymi gośćmi. Rozwalą prędzej. Podbiegli parobcy, zapiszczały metalowe rygle, odsunięto do połowy bramę, za którą ukazały się dwie postacie jeźdźców. Skuleni w siodłach, oszronieni, przypominali zabłąkanych biedaków. Coś mówili, pokazywali rękoma, ale nikt ich nie rozumiał. Dopiero pan dogadał się z nimi i polecił wprowadzić konnych na dziedziniec. Tu wyjaśnili, że szukają pomocy, że generalska kareta utknęła w śniegu z połamanym kołem, a sam generał zastyga w leśnej gęstwinie. Szybko skrzyknięto ludzi, zabrano też ze sobą kołodzieja, kowala, stelmacha, załadowano na sanie i ruszono na trakt prowadzący do puszczy. W lesie nieopodal domku leśnika unosił się wysoki słup ognia. Przy ognisku skupiła się gromada wojskowych. Konie uwiązane do pni świerków rozgrzebywały kopytami śnieg, szukając resztek wysuszonej trawy. Nieco dalej, zanurzona po osie w śniegu, tkwiła pochylona na bok kareta. A sam dowódca, zły i pochmurny, rozciera dłonie nad ogniskiem. W świetle trzaskających płomieni szybko naprawiono karetę, a jeden z parobków zmontował pod dębem drewnianą ławeczkę, na którą opadł zmęczony podróżą generał. Z oddali dobiegało wycie wilków. Na resztę nocy ruszono do Sztenbachu. Konie stąpały noga za nogą, kareta z trudem pokonywała zaspy, a parobcy zapalili smolne pochodnie, aby odstraszyć okrążającą ich watachem wilków. Jeźdźci ściągali wędzidła niespokojnych koni. W Sztenbachu nie spano. Lęk i popłoch wywołany pojawieniem się obcego wojska ustąpił. Ten i ów skłonny był ulitować się, pomóc. Ludzi nakarmiono, koniom zadano obrok. Jak tylko jasność zimnego poranka przebiła się przez szyby okien, nastąpiło gorączkowe przygotowanie do drogi. Służba potykała wojakom suchary, znalazła się też jakaś ciepła kapota. Wojsko jechało na lec. Aby skrócić drogę i jak najszybciej dotrzeć do wyznaczonego celu, postanowiono jechać wprost na zamarznięte jezioro Żywy i dalej na Wydminy, aż do lecu. Pierwsi jeźdźcy już wytyczyli drogę przez lód. Zsunęła się też kareta z wyższymi oficerami. Za nią znów jeźdźcy zamykający wąski szereg, bo taki panuje porządek w oddziałach. Tuż koło krzyj bagiennej wyspy, której największy mróz nie ścina, usłyszano trzask, grzmot i na oczach zdumionych żołnierzy przychyliła się kareta. Spod tylnych kół wypłynęła woda. Toniemy! Przeszył powietrze krzyk. W jednej sekundzie rozwarto drzwi, wyskoczyli do stojnicy, nachwiejący się lód. Konie rozpaczliwie waliły kopytami w kruszającą taflę. I ledwie uchwycono wyciągnięte dłonie ludzi na krze, gdy kareta bezgłośnie zapadła się w toń, a za nią konie. Rozbite kawałki lodu natychmiast przykryły topielisko. Grupa ludzi i koni znieruchomiała nad miejscem, z którego tu i ówdzie przebijały bąble powietrza.
Dostojnikom podano luzaki. Niewielka grupa pośpiesznie oddalających się francuskich żołnierzy przypominała pogrzebowy kondukt. Pan ze Sztembachu nie zezwolił parobkom na wyjście z hakami ratowania zatopionej karocy. To jest pochówek historii, rzekł. Nie wolno bezcześcić nagrobków. Tego samego wieczora w obszernej dworskiej kuchni żona stajennego, stara Karola, skrzyknęła wszystkie dworskie białki. Bóg dał, że jedną chmurę przeżyliśmy bez gradu, ale co nam przyniesie jutrzejszy dzień, gdy zlecą się silniejsze ptaki w pogoni za słabszymi, poturbowanymi, mamrotała. Po wioskach już mówią, że pędzą na małych koniach Goliaty znad Wołgi. Na wszelki wypadek kazała otworzyć kancjonały na stronie 741, a kancjonał każda białka miała przy sobie w szerokiej kieszeni fartucha i swoim chrapliwym głosem zaintonowała. Ciężkości nas ogarnęły, wojny dolegają, biedy serca przeniknęły i końca nie mają. Ty pomagaj, ojca błagaj, aby gniew swój hamował. Słuszniej to wszystko cierpimy za swymi grzechami. Lecz łaska twa, dobrze wiemy, większa jest nad nami. Z tej miłości, swej ostrości, folguj i ulżyj, panie. Melodie pobożnych pieśni przenikały ściany izby i mieszały się z szumem mroźnego wiatru. A gdy znów nastała wiosna i rozgrzała ludzkie ramiona, wtedy to młody, sztenbachowski parobek, pilnujący krów pod lasem, poderwał się i zniknął w gęstwinie. Gnał tak przed siebie czas jakiś, kaleczył bose nogi, aż dopadł do miejsca, gdzie zimą płonęło wysokie ognisko. W pobliżu czarnego zgorzeliska, pod osmalonymi gałęziami dębu, stała jak w pamiętną noc zimową sklecona przez niego ławeczka. Spiął się chłopak na palce, wyciągnął za pazuchy ostry nóż wzięty od kaletnika i zestrugując grubą korę, wyciął w miąższu drzewa dużą, na pół ręki literę N. Bo pan Szpiekowius nazwał tych kolorowych, a głodnych wojaków armią Napoleona. Przez wiele lat wspominano puszczański dąb Napoleona. Stał na straży historii i nikt nie ośmielił się go tknąć, nawet wówczas, gdy zdartą korę pokryła blizna i skryła naciętą literkę. Ławeczkę pod dębem często odnawiano, a nawet postawiono dookoła płotek. Z czasem, gdy pamięć stawała się odleglejszą, poczęto opowiadać, że tu w tym miejscu, strudzony marszem spod Moskwy, odpoczywał sam wielki Napoleon. Rybacy na jeziorze Żywy również zapewniali, że to napoleońska kareta spoczywa na dnie jeziora koło wyspy i czasami nieostrożnym rwie sieci, a że liny tam były najdorodniejsze, więc rybną toń nazwano kareta. Dziś napoleońskie ślady jakby się zatarły, a może fragment historii mazurskiego zakątka po prostu pobladł, stał się zbyt odległy. A może dlatego, że już nie ma Gustawa Rydzewskiego i jego ciepłych wspomnień z przeszłości rodzinnej ziemi.